Dzień dobry kochani, witajcie z powrotem na ekranie. Dzisiaj wybrałem się w okolice Odry, oczywiście rowerkiem. No nie ukrywam, że dzisiaj troszeczkę więcej sprzętu wziąłem ze sobą, jakąś wałóweczkę, kucheneczkę, więc coś tam sobie, jakąś tam wiecie, szybką chińszczyznę zrobię, bo na pewno mnie troszeczkę przyciśnie, kurczę, głodzik. Wstałem o godzinie 4, wyjechałem o godzinie 4:25, musiałem jakiegoś kawulca trzasnąć, żeby wiecie, troszeczkę się struny ponaciągały na rowerze. 20 minut temu przelatałem troszeczkę dronem nad pięknymi, mglistymi łąkami. Troszeczkę ekspozycja była tam za ciemna z tego względu, że jednak dron nie posiada takiej dużej matrycy i niedostarczana mu jest ilość światła, by wyglądało to tak, jak powinno być, ale w tym budżecie, co kosztował, to spokojnie mi wystarcza. Co do wyprawy, mam zamiar się dzisiaj gdzieś uwalić na glebę. Nie wiem, czy nie będzie za zimno. W każdym razie troszeczkę ciuchów na przebranie wziąłem, żeby w razie czego mnie nie... żebym nie zmarzł. Wziąłem dzisiaj kaprymatę ze sobą, lorneteczkę. Sprzęt w większości wziąłem to samo. I cóż, do Odry mam jakieś 600-700 metrów i nie wiem, czy na nią zajadę, z tego względu, że jest totalna mgła i totalnie nic nie będzie widać. Jestem teraz na takiej drodze w Dobrzęcinie chyba. I po prostu lecę sobie taką asfaltówką, troszeczkę podziurawioną, bo dawno tutaj chyba nie było nic robione. Dookoła mam, jak widzicie, pola kukurydzy, więc totalnie nic ciekawego nie ma. Lecę w tamtą stronę i postaram się coś dla was dzisiaj nad wyraz ciekawego nagrać oraz sfotografować, więc dawajcie, lecimy. Słuchajcie, mam pięknego zająca na drodze, na tej asfaltówce, co przed chwilą byłem. Siedzi sobie, parę razy mi uciekł, ale podszedłem do niego na taką odległość, żeby można było w miarę ciekawie go sfotografować. Tam parę sekund nagrałem już jego, ale czekam, bo za nim jest słoneczko i czekam, aż kurczone wyjdzie, żeby można było go fajnie podświetlić. Piękne warunki oświetleniowe mam. I zajączek sobie poszedł. Ale jeszcze posiedzę jeszcze chwilkę, bo może w tym blasku słońca mi wyjdzie i będzie można jeszcze mu jakąś fotografię zrobić. Powiem wam szczerze, że lepszych warunków oświetleniowych nie mogłem sobie dzisiaj wymarzyć. Najlepsze jest to, że jedzie samochód i goni zająca w moją stronę. Poczekajcie chwilę, może uda mi się jeszcze go capnąć z bliska. To śmieszna sytuacja. Bo jechał facet samochodem naprzeciwko mnie. Zając był między mną a facetem i ten zając tak uciekał, że aż dosłownie prawie musnął mnie o nogę. Nie wiedział, gdzie ma, bo widział mnie, widział samochód i nie wiedział, gdzie ma uciekać, a raczej w trawę wysoką by nie skoczył, z tego co było widać. No kurczę, nie nagrałem tego, abyście zobaczyli,
jakaś śmieszna sytuacja. Dosłownie facet się prawie przede mną zatrzymał, nie? A zając lewo, prawo i nie wiedział, co ma zrobić. W końcu pobiegł troszeczkę do przodu. No kurczę, szkoda, że tego nie nagrałem. Ja ani nie zrobiłem zdjęcia, ani klapa. Dobra. Lecę troszeczkę dalej. Może jeszcze mi na drodze jakiś zajączek wyskoczy. Piękne są to modele. Jeszcze jak jest światło za nimi, to już w ogóle wypas. Niebawem wracam. Słuchajcie, postanowiłem, że się przebiorę, bo oczywiście w dniu dzisiejszym wziąłem strój maskujący, żeby się gdzieś tam na glebę wywalić, ale przebrałem się dlaczego? Jadąc sobie drogą asfaltową, zauważyłem lornetką, że po prawej stronie mam na polu przy wodzie dużą... Słyszycie? Mam dużą grupę czapli białych. Poczekajcie, bo myszołów leci. Dobra. Są chyba 3 sztuki myszołowa. Strasznie piszczą. Nie wiem, co jest tego powodem. Więc nie pozostaje mi nic, tylko podejść troszeczkę bliżej na taką, wiecie, w miarę odległość, gdzie można 600 kół troszeczkę ponagrywać. Nie wiem, czy w ogóle uda mi się podejść z tego względu, że tutaj zaczyna być, już wam pokazuję, zaczyna być coraz niższa trawa i krzaki, więc będzie mnie bardzo mocno widać. A jak wiecie, czaple są strasznie płochliwe, w szczególności białe, więc nie wiem, czy mi się uda. Już są blisko, jakieś 70 metrów. Zaraz będę musiał położyć rower na glebę, znaleźć jakieś takie w miarę odpowiednie miejsce i próbować rozłożyć po cichu statyw wraz z głowicą i próbować coś nagrać. Jak nie uciekną czaple, to zaraz do was wracam. Poczekajcie chwilę.
Jak widzieliście, udało się chwilę ponagrywać, jak i pofotografować te czaple. Ale z każdorazowym podchodzeniem do nich troszeczkę się płoszyły, więc stwierdziłem, że mam wystarczającą ilość zdjęć i sekund nagranych tych oto pięknych ptaków. I najzwyczajniej w świecie nie będę ich niecierpliwił. Zwijam powoli mandżur i lecę już troszeczkę bliżej wody. No i przy okazji coś skonsumować, bo nie ukrywam, że już jestem troszeczkę głodny. A i temperatura wzrosła, więc materiał niby maskowania siateczkowy, ale swoją temperaturę trzyma, więc widzimy się już w nowym miejscu. Znalazłem fajne miejsce, żeby sobie coś zjeść, więc generalnie muszę się jakieś 60 metrów bujnąć po rower, bo nie chcę go tak daleko od siebie zostawiać. I jakąś tam paszę sobie, że tak powiem, przyszykuję. W ogóle piękne miejsce, takie stare strasznie i kurczę, zresztą sami zobaczcie, bo to... Patrzcie, jaka piękna woda, spokojna. Normalnie nie wiem, ile tutaj może być z 50 cm wody, ale normalnie dno widać. Więc myślałem, że będzie tu głębiej. I tak chciałem się troszeczkę na zimorodka zasadzić, ale niestety no nie widzę, żeby tutaj fruwał, a to pewnie przez to, że najzwyczajniej w świecie jest tutaj za płytko, więc w momencie, kiedy on by uderzał w wodę, to by prawdopodobnie uderzałby w muł, także zapewne dlatego go tutaj nie ma. Jest moje Lamborghini. Dobra, rower zostawiłem w miarę na widoku, więc już się o niego nie boję. Myślę, że nad tym zimnym potokiem, na którym jestem, jeszcze uda mi się coś fajnego sfotografować, nagrać. W ogóle piękne miejsce znowu odkryłem. Już wam pokazuję. To jest miejsce, w które podobne widziałem jakiś czas temu i też nagrywałem. Zobaczcie, jaka piękna, bujna trawa tutaj jest. Wszystko takie jest duże, położona, bo ona już jest taka długa i leży. Po prostu jest tutaj obłędnie. Ja powoli szykuję się tutaj z kucheneczką i z polską chińszczyzną. A wy sobie tam coś oglądajcie.
Słuchajcie, ja już troszeczkę pojadłem, popiłem i generalnie ruszam, żeby się już w końcu położyć na glebę i oby coś fajnego tam spotkać, bo ilość materiału jest znikoma. A chciałem dzisiaj właśnie tak troszeczkę stacjonarnie pofotografować i zobaczyć, co tam się dzieje generalnie nad Starorzeczem. Także ja nie przedłużam, pakuję mandżur, idę do roweru i niebawem jestem z powrotem. Tego jeszcze nie było. Dojechałem nad Starorzecze i zgadnijcie, co napotkałem na swojej drodze. Dosłownie jest 20 metrów ode mnie. Owce. Komuś uciekła owca. Zobaczcie sami. Jak widzicie, zimorodek jest. Niestety nie chcę współpracować z tego względu, że jest za daleko, jeśli chodzi o odległość. Czapla zaczęła troszeczkę lepiej współpracować, bo jest troszeczkę bliżej. Dobre 50 metrów bliżej. Więc poczekam, może jeszcze się troszeczkę zbliży do mnie. Nie mam bladego pojęcia. Zimorodek cały czas poluje. Siada na trzcinach. Zauważyłem, że jeśli chodzi o polowanie zimorodka, to on bardziej teraz w godzinach popołudniowych stara się troszeczkę w słońcu polować. I zauważyłem, że na konary, takie powalone drzewa przez bobry i przez burze kompletnie nie ląduje. Wszędzie gdzie cień, jego tam nie ma. Także jest tylko teraz w słonecznych klimatach, niestety za daleko. Poczekam jeszcze troszeczkę, może skusi się na jakiś piękny kadr. A tymczasem czapla chodzi i poluje powolutku. Słuchajcie, wyprawa dobiegła końca. Ja powoli będę się zwijał w stronę domu. Niestety nie udało się sfotografować zimorodka z bliższej odległości, ani czapli, tak żeby widać szczegóły piór. Coś, co uwielbiam oczywiście robić, jeżeli jest taka możliwość fotografowania. Zapraszam wszystkich nowych widzów do subskrypcji kanału, jak i zostawienie jakiegoś komentarza pod filmem. Chętnie poczytam, co macie tam ciekawego mi do przekazania. Ja będę powoli się, jeszcze raz mówię, zwijał do domu. Co do wypraw, mam w tym miesiącu jeszcze plana pojechać na Dolinę Baryczy, obfotografować troszeczkę rykowisko. Nie wiem, czy mi się uda. Oficjalnie jestem na urlopie, więc nie wiem, czy
czasie się zmieszczę, jeśli chodzi o ten wyjazd. Także cóż mogę rzec, zapraszam Was wszystkich do kolejnego odcinka, który mam nadzieję już niebawem będzie. Hej!